Hej wszystkim! Hej! Zapraszamy na szybki tutorial co, jak, gdzie, kiedy i dlaczego. Miłego oglądania! W tym miejscu, przyjeżdżając swoimi samochodami, pamiętajcie, by pobrać bilecik gwiazdowy i oddać go w biurze. Tam go wyzerujemy, abyście mogli za darmo wyjechać. Przepraszam, a to ten bilet? Tak, to właśnie ten bilet. Paśnik i biuro zawodów. To właśnie w tym miejscu 224 łuczników odda swoje bileciki, złoży swoje podpisy i napełni swoje brzuszki. Zapraszam. Tam są motory, mogę zobaczyć, mogę zobaczyć? Idź. W tym miejscu najlepsi łucznicy z całej Polski będą mogli rozgrzać się przed właściwymi zawodami. Ustawione tarcze pomogą Wam przygotować się do faktycznych zawodów. Monia, trafiłaś! Przypadek. Główna baza zawodów dla wszystkich przybyłych łuczników znajduje się właśnie w tym miejscu. Tutaj pod namiotami będziemy siedzieć, rozmawiać i spożywać przygotowane posiłki. Tutaj także odbędzie się główna dekoracja najlepszych terenowych łuczników w Polsce. Pamiętajcie, w tym starym i pięknym parku spotkacie na swojej drodze nie tylko gumowe zwierzęta, ale także tubylców, czyli tarnogórzan, spacerujących sobie alejkami tego parku. Ale to ładnie. Uważajcie na nich. Teren, na którym rozgrywać się będzie finał Pucharu Polski, nie należy do najłatwiejszych. Masa wzniesień, pagórków, dolin, wąwozów, rzeczek, a także bardzo trudno rozstawione cele będą dostarczać wielu wrażeń przybyłym łucznikom. Aczkolwiek to finał i tutaj przybyli sami najlepsi, którzy trafiają za pierwszym razem. Gdzie to znikło? Prawie za pierwszym razem. Teren zawodów, po którym poruszać się będą łucznicy, będzie doskonale oznaczony. Strzałki, szlajwki rozwieszone na drzewach co parę metrów idealnie będą wskazywać trasę od celu do celu. Nie ma szans się zgubić. Przepraszam, do celu 29 to którędy? Max celów to 28. I 28 jest tam. Aha, dziękuję. Idealnie oznaczona trasa. Kochani łucznicy, mam nadzieję, że ten filmik troszeczkę Wam pomoże, że tak powiem, znaleźć się na tych zawodach i na tym terenie. Jest on tak nakręcony trochę humorystycznie i tak bez ładu składu może, aczkolwiek mam nadzieję, że się w nim połapiecie, nie? No, gdzie jest to biuro, gdzie się robi jedyneczkę, dwójeczkę, nie pokazaliśmy, ale to domyślicie się, bo to będzie taka duża plastikowa skrzynia z napisem to i to i, więc tak. Najwyżej będziemy stać i eskortować po prostu. Tak, będzie delegowana osoba. No, w każdym bądź razie mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz, ani żabami z nieba nie będzie walić i będziecie mieli gdzie siedzieć, co zjeść, będzie kawusia, będą jakieś przysmaczki, będą porobione różne pyszności. Będzie biuro, którym się profesjonalnie zajmą nasze dziewczyny z głównodowodzącą, czyli Alicją. Pamiętajcie o tych bilecikach, żeby oddawać. Bawcie się dobrze, bezpiecznie. Nie pogubić strzał, trafiać za pierwszym razem. No właśnie, bo to kosztuje, tym bardziej jak się jest rodzicem. Coś wie. Tak, tak, tak. I pamiętajcie, że jak to mówi Moniś, trafiłeś? Przypadek. Wybaczcie zacięcie, ale nagle mieliśmy taką głupawkę, że nie szło. Ręka zaczęła mi drżeć. No, w każdym razie pamiętajcie o tych wielu sprawach, nie? Takich istotnych, które... Co? Więc zapraszamy i o uregulowaniu opłat przypominamy.
Bo inaczej, wiecie, nie pojecie. Nie, ale to fakt. Pół żartem, nie, pół nie serio. Damy jedzą. Nie damy jedzenia. Nie. Nie, nawet kochani, nie próbujcie. Pamiętajcie, catering musimy zamówić odpowiednio wcześnie. Jeśli nie mamy potwierdzenia, że będziecie, to no niestety no nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tam te 50-60 obiadów zamówić więcej, bo to są duże koszta, a wiecie, że to wszystko działamy na rzecz stowarzyszenia i musimy to wtedy wyłożyć z własnej kabzy, tak? No, więc uszanujcie to i jeśli nie możecie przyjechać, po prostu dajcie znać. A jeśli przyjedziecie, ale nie możecie przelać tych pieniędzy, po prostu online też dajcie znać, żebyśmy wiedzieli po prostu, żeby was odhaczyć. Wszystkich... My was znajdziemy, więc nawet nie próbujcie. Tak, no. Wiemy, gdzie mieszkacie. Jeszcze raz zapraszamy serdecznie. Pa. Pa. Tu pobieramy bilety. Tu parkujemy. Tu też parkujemy. Tu się zapisujemy. Tu jemy. Tu się rozgrzewamy. Tu odpoczywamy. Tu strzelamy. Tu strzelamy. Tam wyjeżdżamy. Jak zaczną pojawiać się takie napisy, to znaczy, że dotarliście na miejsce.